Dzień dobry, jestem Jadwiga Nowak, jestem liderem gminy Krzemieniewo. Dzisiaj zrobiliśmy spotkanie z paniami 60+. Uczestniczyło w naszym spotkaniu 32 osoby. Panie były zadowolone, robiliśmy podchody. Wyszliśmy ścieżką w lesie i po drodze żeśmy szukali jesieni. Były oczywiście różne rozgrywki, były śmiechy, wesoło było. Był krasnoludek, jeden i drugi, był czerwony kapturek. Był wilk, który nas straszył. Po danych podchodach przyszliśmy na rozgrzanie do zajazdu dobroci. Pomysł był to naszej koleżanki, która w dzieciństwie właśnie bardzo dużo chodziła na podchody, bo należała do grupy harcerzy. I to jest pamiątka i wspomnienie z naszych lat dzieciństwa. A my chcemy się bawić, chcemy się spotykać bardzo dużą grupą i jesteśmy bardzo zgrane dziewczyny i wesołe. Mimo dzisiaj deszczowej aury, wszystkie panie były zadowolone, uśmiechnięte. Śpiewałyśmy w lesie o krasnoludkach i nie tylko o krasnoludkach. Organizujemy bardzo liczne imprezy dla naszych pań. Spotykamy się co poniedziałek. Każdy poniedziałek mamy jakiś inny temat i to nazwaliśmy Babskie Poniedziałki. Trzeba było przygotować listy, koperty do podchodów. Nawet trasę szyłyśmy dla pani jesieni strój. Jeżeli coś organizujemy, to też i wspólnie organizujemy. Poprosiłyśmy dziewczyny, żeby upiekły placki i to, które miałyśmy tutaj, to jedzonko małe przygotowane, to wszystkie ciasta, smalec, ogórki, to było robione przez nasze koleżanki ze stowarzyszenia. Inicjatywa polegała na zorganizowaniu warsztatów kulinarnych dla grupy seniorów 60+. Zajęcia prowadziła pani Maria Salicka, to jest psychodietetyczka z naszego terenu zresztą. I paniom naszym tak się spodobało, że postanowiłyśmy zorganizować warsztaty kulinarne, które właśnie pani Maria nam prowadzi. Jeżeli chodzi o potrawy, to są to przeważnie potrawy bezmięsne, dużo warzyw, owoców, bez cukru, na miodzie, na oleju, bez tłuszczu. Myślę, że bardzo zdrowe. Panie są zachwycone i wszystkie skserowały przepisy i chcą je zastosować w swoim życiu. No i bardzo się cieszymy, że coś takiego się odbyło u nas w Rydzynie, że mogłyśmy uczestniczyć w tym programie. No i myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni. Znajdujemy się we wsi Wilkowice, gmina Lipno. Rozpoczęła się tutaj inicjatywa senioralna członkiń koła gospodyń wiejskich, które zrzeszają 120 pań. Naszym zadaniem jest rozszerzenie różnych technik rękodzieła. Naszym celem jest rozpropagowanie wsi Wilkowice przez filcowanie pełną czesankową. Są dwa rodzaje filcowania materiałów, na mokro i na sucho. My rozpoczynamy na początku technikę na sucho. Wykonywane nasze prace przez ten okres zostaną zaprezentowane na imprezie regionalnej, która odbędzie się w Wilkowicach we wrześniu pod nazwą Dawno, dawno temu na wsi.